Siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnej zapowiedzi meczów Wisły Kraków w tym sezonie. A teraz zapowiadamy co? 28. kolejkę, czyli derby Polski, Wisła Kraków, Legia Warszawa. No i cóż, nastawienie po ostatnim meczu w Gliwicach mamy takie średnie, prawda? No na pewno nie jest jakieś mega optymistyczne, raczej pesymistyczne, ale głęboko wierzę w to, że będzie poprawa, bo dla mnie to jest najważniejsze, żeby była znaczna poprawa względem tego ostatniego spotkania, bo Legia raczej gra o coś zupełnie innego, gra o to, by wygrać to spotkanie oczywiście i utrzymać się, by jeszcze zwiększać tą przewagę nad Piastem Gliwice, z którym Wisła ostatnio uległa bardzo sromotnej porażce. Słuchajcie, no cóż, może zacznę od Legii Warszawa. My się tu krótko, nie będziemy tutaj się jakoś rozwijać. No, oglądałem ostatni mecz z Lechem Poznań po niestety tym bardzo słabym meczu Wisły Kraków, więc byłem troszkę zirytowany oglądając ten mecz, ale no, trzeba powiedzieć tak o Legii. Zdyscyplinowany zespół, który po prostu wie, gdzie ma biegać, gdzie ma stać i tak dalej, i tak dalej. Zespół, który ma po prostu kadrę i w defensywie, i w ofensywie ta ich siła jest jak na polskie warunki, jak na polską ekstraklasę bardzo, bardo duża. No i przede wszystkim no jest tych paru zawodników, którzy robią różnicę. Robią różnicę, którzy powodują, że ta jakość piłkarska tego zespołu jest bardzo, bardzo dużo. Sam Wukowicz wydaje mi się, że znalazł taki złoty środek, jeśli chodzi o Legię, i ta Legia gra przyzwoicie. Myślę, że co najmniej przyzwoicie i widać to w lidze, gdzie na początku gdzieś tam mówiono, że ta Legia no, jest słaba, że nie prezentuje się dobrze. No, w Europie to już nie mówię, ale również w lidze na początku też były wątpliwości, czy ta Legia gra faktycznie na odpowiednim poziomie. Nawet zastanawiano się, czy trener Wukowicz nie zostanie zwolniony. No, trener Wukowicz wytrwał, jest cały czas w Legii. No i wydaje mi się, że no chyba w tym sezonie już nie zostanie zwolniony, także no nie powtórzy historii chociażby Kazimierza Moskala. Także powiem wprost, no, zespół, którego no, trzeba się bać, który, no mówię, jest paru takich zawodników, Wesowicz, Wszołek, Gwilia, Pekhart, który potrafi znaleźć się w odpowiednim miejscu i o odpowiedniej porze. Także no, trzeba się bać tego przodu, na pewno będzie trudno przejść tą defensywę, ale zobaczymy, ten ostatni mecz też nie można traktować jako wyznacznika tego, jak będzie ta Legia finalnie wyglądała. Może się okazać, że będzie zdecydowanie gorzej, tak? Albo że ten Lech też był słaby i dlatego Legia odniosła zwycięstwo. Więc zobaczymy, wszystko się tak, że tak powiem, okaże. Więc tyle mi się o Legii, nie będziemy się tutaj jakoś rozpowiadać i wypowiadać przesadnie dużo. Więc zaczynamy teraz od Wisły i od sytuacji kadrowej w niedzielę. Nie zagramy między innymi Broszkiem, Pawłem Broszkiem, który no uległ kontuzji, przeszedł już zabieg, tak zwany uraz ręki. No i słuchajcie, no przykra sprawa, muszę powiedzieć, bardzo smutna, ponieważ pamiętacie pożegnanie Pawła Broszka. Piękne pożegnanie, bramka w ostatniej akcji, stadion oszalał, ta bramka też przedłużyła nasze szanse w walce o wtedy europejskie puchary, które tak koniec końców nie udało się ich wywalczyć, ale to się Pawłowi, to co Pawła, to trzeba mu oddać, że to było piękne pożegnanie, zwieńczone naprawdę piękną bramką i ta atmosfera na stadionie była wtedy niesamowita. Myślę, że no on sobie chyba nawet tego nie wymarzył, takiego zakończenia kariery, no wtedy myślał pewnie, że zakończenia pewnej historii w klubie Wisła Kraków, no ale no, jak się okazało później, Paweł Brożek stał się zawodnikiem ponownie Wisły Kraków, więc troszkę wielu mówiło, że i no, poniekąd to jest prawda, że troszkę sobie zmazał to piękne pożegnanie, tak? Zepsuł sobie to pożegnanie, wracając po raz kolejny.
No ale chciał pomóc Wiśle w trudnej sytuacji kadrowej była przecież, więc to było zrozumiałe, że już po prostu ktoś chce tutaj pomóc. No ale niestety, no ten jeden sezon oczywiście ten wcześniej nie był jakiś cudowny, ale ten początek tego sezonu był naprawdę magiczny. Paweł Broszek przecież jest najskuteczniejszym zawodnikiem Wisły Kraków, jeśli chodzi o ten sezon, także naprawdę no, wyróżniał się i był bardzo ważną postacią na początku sezonu. Później niestety kontuzje, bo tu tak trzeba powiedzieć, próba powrotu, później wiadomo, nie był w pełni zdrowy i po prostu no, kolejne kontuzje. No i wydawało się, że już to, co najgorsze, to już minęło, prawda? Bo no ale niestety na treningu uraz, zabieg już Paweł przeszedł, udało się wszystko bez komplikacji, jest wszystko ok, no teraz rehabilitacja, no i miejmy nadzieję, że będzie dobrze, że będzie lepiej i że Paweł wróci jeszcze w tym sezonie na boisko, bo jeśli nie, no to prawdopodobnie jest to koniec kariery Pawła Broszka. Oczywiście to nie jest uraz związany z tym, że Paweł jest za stary, czy coś ten deseń, to jest po prostu normalny, no równie dobrze Olek Buksa odpukać mógł mieć taki uraz. To się może każdemu zdarzyć w każdym wieku, nawet najlepszy. Nie będzie również Alona Turgemana, a tu były duże szanse, bo niektóre media mówiły, że być może Alon Turgeman znajdzie się chociaż na ławce rezerwowych. Chyba do takiego scenariusza nie dojdzie. Nie będzie również Kamila Wojtkowskiego, Damiana Pawłowskiego, Hołowni, zważywszy na to, że no jest on wypożyczony z Legii, więc tak po prostu tak mówi klauzula, że Hołownia nie może w tym meczu wystąpić. No Maciek Sadrok oraz Wukan Sawicewicz to wiadomo za kartki. I nie będzie również Jazgi oraz Dawida Niepsuja. Tak to się wygląda. No i nie będzie też... prawdopodobnie, znaczy nie będzie, jest to pod znakiem zapytania, bo lekkiego urazu kolana dostał właśnie Michał Mak, który jest takim zawodnikiem, który mógłby dużo dać w tym meczu, bo szybki, dynamiczny, dobrze wyszkolony technicznie, z niezłym uderzeniem, także wydaje mi się, że on by się bardzo przydał Wiśle w tym meczu, no ale no właśnie jego występ również jest zagrożony. Więc no tak wygląda sytuacja kadrowa. No ja mam takie jedno oczekiwanie, żeby ten mecz po prostu był lepszy niż to było w Gliwicach, zdecydowanie lepszy, żeby Wisła miała jakieś argumenty. Wiecie, oni ten mecz mogą przegrać, to nie będzie wstyd, nikt nie powie, ale ta Wisła jest słaba. Mogą zremisować, co powiem, ja na przykład wziąłbym w ciemno, mogą wygrać, co będę najszczęśliwszym tutaj człowiekiem na ziemi, ale problem jest taki, że muszą to wyszarpać i przede wszystkim muszą mieć swoje argumenty, tak? Muszą grać w piłkę, muszą pokazać, że to, co było powiedzmy tam w rundzie wiosennej, tak? Przed jeszcze zawieszeniem rozgrywek, to jeszcze są w stanie powtórzyć, że ten pierwszy mecz to był taki bardzo mocny wypadek przy pracy, więc ja bardzo liczę na sukces, że ten mecz będzie lepszy, po prostu, że będę mógł powiedzieć w podsumowaniu, że Wisła zagrała dobrze, albo wygrała ten mecz, bo zagrała dobrze, albo nawet przegrała ten mecz, ale zagrała niezłe spotkanie i to jest niezła perspektywa na kolejne spotkanie i w walce o utrzymanie. Taką mam nadzieję. Z tym Was zostawiam. Zapraszam Was oczywiście do typowania wyników tego spotkania, bo zawsze możemy podyskutować. Również zapraszam Was do subskrypcji tego kanału. No i oczywiście, jeżeli materiał Wam się spodobał, zapraszam również do polajkowania tego materiału. A ja cóż, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia. Piona!